Cześć wszystkim. Cześć. Dajcie znać, proszę, tutaj na czacie, czy nas słychać, widać. Okay. Jakbyście mogli nie podnosić tych łapek w górę, bo tutaj nam się robi ten dźwięk. Ja to zaraz też wyłączę. Okej. Okay. Cześć, cześć. Cześć Marcin, cześć Radek. Cześć, witajcie. Okej, czyli jesteście, widać nas i słychać. Słuchajcie, witajcie na webinarze Jak zacząć zarabiać na tworzeniu stron internetowych od zera. Dzisiaj jest z nami Darek Pichalski, autor największego w Polsce kanału na YouTube o tworzeniu stron na WordPressie właśnie oraz twórca kursów online o tej samej tematyce. Cześć Darek, dzięki wielkie, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cześć Ada, witam Ciebie, witam wszystkich gości i dzięki za tak liczne przybycie. Okej, okay, super. Słuchajcie, Darek posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu stron na WordPressie. Wyszkolił już chyba 1000 osób, tak, Darek, z tego zakresu i Ponad szkoli 1000 osób. dalej. Okej. Okay. Uwielbia też dzielić się wiedzą, więc ja jestem pewna, że wyciągniecie z tego webinaru dużo dla siebie. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i będę moderatorką tego spotkania. Super, że cały czas przebywacie. Poczekamy jeszcze chwilkę na spóźnialskich. A ja ze spraw technicznych powiem, że ten webinar jest nagrywany. Link z nagraniem trafi do Waszych skrzynek za około tydzień. Wy, jako zapisane osoby, macie pierwszeństwo w zobaczeniu tego nagrania. Później to wideo znajdzie się na naszym kanale na YouTube. Znajdziecie też tam zapisy z naszych poprzednich webinarów i mnóstwo wiedzy i inspiracji dla siebie, swoich sklepów, stron, jeżeli takie posiadacie. Darek przygotował dzisiejsze wystąpienie dla osób, które chcą zarabiać na tworzeniu stron internetowych na WordPress, ale mają obawy takie związane ze znalezieniem klientów czy w bezpośredniej sprzedaży, ale również dla tych osób, które już tworzą strony i chcą dowiedzieć się, jak to robić po prostu lepiej, bez używania kodu. Całość spotkania myślę, że potrwa około godziny plus 15 minut na pytania z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli pytania, to proszę zapisujcie je tutaj na czacie w prawym dolnym rogu. Ja postaram się je wyłapać, spisać, żeby Darek mógł na nie odpowiedzieć po prezentacji. No a teraz tak naprawdę zostawiam Was z Darkiem, który już nie może się doczekać pewnie, żeby Wam przekazać tę wiedzę. Darek, żółta scena jest Twoja. Cześć wszystkim jeszcze raz. Dzięki Ada właśnie za udostępnienie tej prezentacji, którą widzicie na ekranach swojego monitora. Każdy, kto się zapisał na ten webinar, dostanie tę prezentację również Ada wyśle w formie PDF-u. Nie musicie nic notować, będę wymieniał tutaj dużo narzędzi. Wszystkie narzędzia z hiperłączami dostaniecie właśnie w tej prezentacji, także możecie się w 100% właśnie skupić na tym, co chcę Wam tutaj dzisiaj przekazać. Tak jak Ada powiedziała, potrwa to około godzinkę. Będzie też na koniec sekcja na pytania. Będzie bardzo konkretnie, ponieważ godzinka jest to bardzo mało czasu, żeby tutaj ten temat wyczerpać, dlatego będzie przede wszystkim konkretnie, tak? Dla kogo jest ten webinar? Tak jak Ada powiedziała, dla osób początkujących, które jeszcze nie mają nic wspólnego z tworzeniem stron internetowych, ale które zastanawiają się może właśnie nad wyborem tej drogi, chcą pracować dla siebie, gdzie z każdego miejsca na ziemi, a być może też już tworzycie strony internetowe, ale macie problem właśnie z zapełnieniem grafiku ze zleceniami. Tutaj też właśnie Wam powiem, jak te zlecenia zdobywać. Pokażę Wam właśnie mój system, tak? Dla tych najbardziej wytrwałych, którzy zostaną do końca, będzie niespodzianka, będzie kod rabatowy na moje kursy. I tak właśnie krótki scenariusz tego dzisiejszego webinaru. Najpierw powiem kilka słów właśnie o sobie, nie po to, żeby się tutaj chwalić, ale po to, żeby nadać pewien kontekst temu webinarowi, że nieświęci garnki lepią i tak naprawdę każdy, kto ma chęci, może właśnie zacząć zarabiać na tworzeniu stron internetowych. Dalej, dlaczego akurat biznes tworzenia stron internetowych? Pokażę Wam, że jak niski jest próg wejścia do tego biznesu, jakich umiejętności, jakich narzędzi potrzebujecie i ile czasu potrzeba, aby zacząć zarabiać już swoje pierwsze pieniądze, tworząc właśnie strony internetowe. Także podamy też właśnie konkretne ramy, że tak powiem, czasowe, ale też i te finansowe, tak? I kolejna część tego webinaru to będzie stricte dotycząca już właśnie pozyskiwania klientów. Pokażę Wam właśnie mój system składający się z dwóch takich faz i powiem Wam właśnie, na jakich klientach należy się skupić i zdradzę Wam moje ulubione nisze. W
kolejnej części powiem Wam właśnie, jak sprzedawać tym osobom, które już sobie laserowo, że tak powiem, wyłuskamy. I w kolejnej części powiem o budowie marki osobistej. Zdradzę Wam kilka moich tipów oraz sporo narzędzi, które ten proces budowy brandu już od pierwszego dnia Waszej działalności będą wspomagać. I na koniec powiem Wam, jak podbić, że tak powiem, wartość zlecenia i jak się wyróżnić na tym, bądź co nie, bądź bardzo konkurencyjnym rynku. Tak, dobrze, także już nie przedłużając, przechodzimy, tak jak według tego scenariusza, który tutaj powiedziałem, kilka słów o mnie. Ja nazywam się Dariusz Piekarski, część z Was mnie kojarzy właśnie z YouTube'a, prowadzę największy na polskim YouTube kanał o tworzeniu stron na WordPress, gdzie też jest playlista poświęcona stricte temu biznesowi właśnie zarabiania na tworzeniu stron internetowych, gdzie właśnie pokazuję moje tipy na nowe zlecenia, pokazuję, jak wygląda typowy dzień, tak, moje tipy na produktywność właśnie w tym biznesie. Ja mam już 39 lat, także nie jestem osobą młodą, a firmę założyłem lat temu 4,5 w 2018 roku w maju, także też już nie byłem młody. Z wykształcenia jestem historykiem, także nie jestem deweloperem, nie jestem informatykiem, nie skończyłem też zarządzania i marketing, także jestem taką osobą samoukiem, która gdzieś we mnie tkwiło ta chęć poznania, kręciło mnie to, tak, tworzenie stron internetowych. Wówczas na polskim YouTubie nie było żadnego kanału, nie było filmów, gdzie krok po kroku było wytłumaczone, jak właśnie stworzyć taką stronę. I uczyłem się, jestem samoukiem, uczyłem się właśnie na anglojęzycznych kanałach. I później, gdy zakładałem swój kanał, pierwszy kanał tego typu w Polsce, to po prostu zacząłem nagrywać filmy o takiej tematyce, takie filmy, których mi, jako takiej osobie początkującej, zupełnie niezwiązanej z tym zawodem, brakowało, tak? Założyłem ten kanał z myślą, aby zarabiać na tym właśnie, pozyskiwać klientów na swoje usługi. Z czasem to wyewoluowało w ten sposób, że nie byłem w stanie fizycznie obsłużyć wszystkich klientów, którzy się do mnie zgłaszali, więc za radą takiej też mojej jednej widzki otworzyłem właśnie swoją platformę szkoleniową eakademia.online, tak aby każdy mógł swoją stronę stworzyć na WordPress samemu, bo tworzę właśnie strony na WordPress. Później doszły też kolejne kursy, między innymi właśnie jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych. Tak więc po tej krótkiej prezentacji mojej osoby właśnie chcę Ci powiedzieć, że nawet jak jesteś dzisiaj, nie wiem, pracujesz na etacie, nie jesteś związany z tworzeniem stron internetowych, to możesz zacząć tak naprawdę w każdym wieku. Ja nie jestem młodzieniaszkiem, tak jak powiedziałem. Jeszcze kilka lat temu siedziałem na kasie w markecie budowlanym, także tak naprawdę każdy może, wszystko jest w Twoich tutaj rękach i przechodzimy sobie tutaj właśnie do slajdu drugiego, tak? Właśnie jest ten niski próg wejścia w ten biznes, bo tak naprawdę nie potrzebujecie kupować towaru, wynajmować biura, zatrudniać pracowników. Wystarczy Wam tak naprawdę kawałek miejsca we własnym domku, komputer, laptop z dostępem do internetu i tak samo z narzędziami. Mały próg jest, jeśli chodzi o narzędzia, możecie na początku bazować na darmowych motywach, darmowych wtyczkach. Z czasem, gdy już ten biznes zwalidujecie, on zacznie przynosić Wam pieniążki, możecie oczywiście pomyśleć nad rozszerzeniem, tak, że tak powiem, swojego arsenału, jeśli chodzi o te techniczne rzeczy. Jednak na początku wystarczy Wam, tak jak mówię, internet, komputer i szczere chęci, tak. Mamy też właśnie niski próg wejścia, oprócz małych kosztów mamy też przez 6 miesięcy zwolnienie z ZUS-u, gdzie będziecie płacić jedynie składkę zdrowotną, która obecnie wynosi około 400 zł. Następnie po 6 miesiącach macie ZUS tak zwany mały przez kolejne 24 miesiące, także przez 30 miesięcy macie bardzo małe koszty, macie czas na rozwinięcie tego biznesu, tak aby po tych 30 miesiącach, jak wejdziecie na pełny ZUS, Was to nie bolało. Właśnie w 2018 roku weszła taka ustawa, konstytucja małego biznesu, z której ja skorzystałem. Właśnie wtedy wszedł w życie ten ZUS zerowy przez 6 miesięcy, ale weszła też możliwość prowadzenia tak zwanej nierejestrowanej działalności gospodarczej, czy jest świetną opcją, ponieważ nie musicie robić na czarno, możecie wystawiać faktury, nie zakładając firmy, jeżeli Wasz miesięczny przychód nie przekracza połowy najniższej krajowej, tak? Czyli już tak zaokrąglimy sobie, jeśli najniższa krajowa to jest powiedzmy 2000 zł, to jeśli wystawiacie miesięcznej faktury na 1000 zł, no to nie musicie zakładać działalności. Jeśli przekroczycie tę kwotę połowy najniższej krajowej, to już musicie działalność założyć. Do czego Was namawiam, bo tak naprawdę mówię, opłaty są małe, macie sporo czasu na rozkręcenie tej działalności i tutaj właśnie pokażę Wam, jak zacząć zarabiać już od pierwszego miesiąca. Ja, gdy zakładałem swoją działalność w 2018 roku od pierwszego dnia,
Nie miałem ani jednego klienta na start, nie miałem ani jednego zlecenia i nawet nie wiedziałem, co to jest Elementor, czyli ten edytor do tworzenia stron, na którym bazowałem do tego roku. Teraz się przesiadłem na Gutenberg. Natomiast zaczynając właśnie w 2018 roku, znałem tylko motyw Avada, bardzo popularny motyw, natomiast Elementor czy Astra, motyw, na którym pracuję od kilku lat, były mi nieznane. Także, a mimo to nie dokładałem do działalności. Także proponuję od razu także założyć firmę. Jak zakładałem firmę, byłem na bezrobociu, żona w ciąży i było ciężko, dlatego nie było spoglądania się w tył. Po prostu wszystko zależy też od waszej głowy, tak? Od podjęcia świadomej takiej decyzji. Tworzę, dam radę, nie patrzę w tył, idę przed ciebie, tak? I jest to naprawdę do ogarnięcia bez względu na to, gdzie mieszkacie, tak? Bo to jest kolejna właśnie zaleta tego biznesu, że możecie go tworzyć w każdym miejscu na ziemi. Bez względu na to, czy mieszkacie na małej polskiej wsi, czy też mieszkacie w aglomeracji, czy też chcecie pracować, nie wiem, z Tajlandii, gdzie koszty życia są niższe, więc możecie tam pracować, tam żyć. I to jest właśnie najfajniejsze w tym biznesie. Także tym niskim progiem wejścia są umiejętności, tak, których tutaj nie wiadomo, jakich nie musicie nabyć, bo pierwsze pieniądze z tego biznesu możecie już wyciągnąć po kilku tak naprawdę tygodniach startując tutaj od zera, tak? Dobrze, przechodzimy sobie do slajdu kolejnego. Ja jeszcze wezmę tylko łyczka. Zadawajcie pytania śmiało na czacie. Później sobie te najciekawsze pytania zbierzemy do kupy i odpowiemy na nie. Tak, aby człowiek mógł iść, potrzebuje dwóch nóg. Tak samo jest w tym biznesie. Takie dwie nogi, aby utrzymać ten biznes na powierzchni, zarabiać na nim. Potrzebujemy dwóch umiejętności. Przede wszystkim oczywiście tworzenia stron internetowych na WordPress oraz pozyskiwania klientów. Jeśli nie umiecie tworzyć, nie zarobicie na tym. Ale jeśli nawet umiecie tworzyć, ale nie będziecie umieć pozyskiwać klientów, to nie zarobicie na tym. Dużo jest, tysiące są w Polsce osób, które stworzą świetne strony internetowe, mają większy skill, większe umiejętności ode mnie, a mimo wszystko nie zarabiają na tym, ponieważ mają ten problem z pozyskiwaniem klientów, tak? Więc pierwsza umiejętność to oczywiście nauka tworzenia stron internetowych. I tutaj moja metoda dla tych osób początkujących jest metodą taką laserową, aby skupić się tylko na początku, skupić się na prostych stronach, wizytówkach, głównie dla usługodawców, tak? I tutaj macie dwa, że tak powiem, źródła wiedzy ode mnie. Ja na swoim kanale, do którego link znajdziesz też w tej prezentacji, która przyjdzie na twój adres mailowy, na moim kanale jest 300, około 300 filmów, gdzie jest pokazane właśnie, jak tworzyć strony internetowe krok po kroku, też proste strony, dużo omawiam wtyczek. Taką wadą tutaj tego jest to, że ta wiedza jest rozproszona, tak, jest rozbita na te 300 filmów. Drugie źródło wiedzy jest to mój kurs WordPress na mojej stronie akademia.pl. Ona idzie już krok po kroku od wyboru domeny, hostingu, poprzez zagadnienia UX, UI, bo to jest bardzo ważne, poprzez instalację WordPressa, wybór hostingu, wybór domeny, instalację WordPress prostą. Ja wszystko staram się zawsze upraszczać, tak? Stąd właśnie jestem tutaj partnerem między innymi Cyberforce, z którym jestem związany od 12 lat. Tak naprawdę gdzieś tam na początku mojej drogi, gdzie jeszcze pracowałem na etacie, już tam sobie tworzyłem stronki w HTML-u, to już byłem właśnie w Cyber, który polecam. Więc tutaj w tym moim kursie mamy od A do Z wszystko pokazane, jak stworzyć stronę, czy też sklep internetowy, tak? I kolejna właśnie umiejętność, moim zdaniem ważniejsza, to jest pozyskiwanie klientów. Dlaczego ważniejsza? Bo żeby nabyć te umiejętności, że tak powiem, podstawowe, aby już zacząć zarabiać na tworzeniu stron internetowych, wystarczy tak naprawdę kilka tygodni. I teraz pojawią się hejterzy, że daj Boże nie, ale tak mi się wydaje, że co to jest kilka tygodni? W kilka tygodni się nie nauczysz nic. Otóż moim zdaniem w kilka tygodni jesteś w stanie nauczyć się tyle, aby iść po prostu w miasto i zacząć tworzyć proste strony internetowe i z czasem oczywiście wasz skill, wasze umiejętności będzie rosło. Z każdym klientem będziecie, każdy klient jest inny, ma inne oczekiwania, będziecie stawali przed innymi wyzwaniami, tak? Więc najlepiej uczyć się na żywym organizmie, ale już, że aby ruszyć do pierwszego takiego klienta, że tak powiem prostego klienta z prostą stroną wizytówką, wystarczy tak naprawdę kilka tygodni, tak? I właśnie mój system klientów, system pozyskiwania klientów jest właśnie skupiony, aby laserowo docierać tylko do tych klientów. Też pokażę później właśnie, w jakich niszach najlepiej szukać tych klientów i dlaczego, też wyjaśnię, aby właśnie skupić się na tych prostych stronach. I jeszcze jedna bardzo fajna zaleta hostingu w Cyberfox jest taka opcja, że możecie, jeśli nie jesteście pewni, czy ten biznes będzie dla was, tak, a nie chcecie wchodzić w koszta,
właśnie kupować hosting, kupować domenę, bo ja też, moja rada jest zawsze taka, aby na początku działać z tym, co masz, tak? Aby nie było tego progu wejścia. Jest wiedzy dużo darmowej, także jest dużo narzędzi, ale także możecie skorzystać z darmowego hostingu przez 14 dni w CyberFox, więc możecie sobie możecie sobie skorzystać właśnie ten okres próbny na hostingu w CyberFox, tym 14-dniowym okresie. Tam też nie musicie nawet domeny kupować za te kilkanaście złotych, ponieważ CyberFox, tu Adam też napisze, jak po prostu skorzystać sobie z takiej darmowej, technicznej domeny, gdzie możecie sobie w 2 minuty kilkoma kliknięciami myszy zainstalować WordPressa i po prostu się pobawić, zobaczyć, czy to jest dla Was, czy Was to kręci. Więc tak jak mówię, ten próg wejścia jest bardzo mały, tak? Najważniejsze w tym biznesie jest pozyskiwanie klientów i tutaj właśnie będę pokazywał, jakich klientów, jak do nich trafiać i jak im przede wszystkim sprzedawać nasze usługi. Pozyskiwanie. Nie bądź jak krokodyl, bądź jak tygrys. O co tutaj chodzi? Jeśli chodzi o konkurencyjność na rynku, jest bardzo dużo twórców stron internetowych, ale większość w moim odczuciu osób potyka się tak naprawdę o własne nogi, powielając te same błędy. Wyobraźcie sobie taki staw, w którym pływa około 30 krokodyli i ktoś podchodzi i rzuca tam kurczaka. I co się wówczas dzieje? No, w tym stawie się oczywiście gotuje, te krokodyle się na tego kurczaka rzucają, wygrywa ten, który jest najszybszy. Ta analogia oczywiście nie jest tutaj bez przyczyny, ponieważ większość twórców stron internetowych właśnie tak właśnie działa. Szuka zleceń na portalach typu Oferia, Oferteo, na grupach na Facebooku, czy też między innymi na takiej platformie Usme, która zrzesza zleceniodawców i zleceniobiorców, tak? I to z założenia jest wszystko bardzo fajne, tak? Ktoś wrzuca zlecenie, odpowiadają na to zleceniotwórcy stron internetowych. Wszystko fajnie, tylko tam są zaburzone, że tak powiem, proporcje. Na jedno takie fajne zlecenie przypada około 30 takich właśnie krokodyli, którzy rzucają się na to zlecenie i zazwyczaj, no, tak jak w przypadku krokodyli wygrywa najszybszy krokodyl, tak w przypadku tych twórców stron wygrywa zazwyczaj ten, który zrzuci najniższą cenę. I teraz dlaczego bądź jak tygrys? Tygrys sobie chodzi po takiej indyjskiej dżungli i sam sobie wypatruje obiad. Sam sobie wypatruje grubego zwierza, na którego zapoluje, który go nakarmi na długie, długie tygodnie, bo tak jak mówię, nawet jeśli takiemu krokodylowi, takiemu twórcy stron internetowych uda się złapać takie zleconko, takiego kurczaka, to zazwyczaj jest to konkurowanie ceną za niewielkie pieniądze i jak mamy niewielkie pieniądze, to chcemy, aby wyszła na dniówka, więc staramy się tą stronę zrobić szybko i wiadomo, im szybciej to robimy, tym robimy to niestety mniej dokładnie, nie idzie za tym jakość, a po kilku dniach, kiedy strona jest gotowa, znowu pojawia się ten problem, ponieważ krokodyl ma pusty brzuszek i musi szukać kolejnego kurczaczka, tak? Więc bądź jak tygrys, sam sobie wypatruj, tak? I tu jest właśnie ten model mój, który sobie opracowałem, te dwie fazy na pozyskiwanie klientów, faza proaktywna i faza pasywna, tak? Faza proaktywna, kiedy wy właśnie jesteście tym tygrysem, który musi znaleźć to zlecenie, za chwilę właśnie pokażę Wam, gdzie szukać, jak szukać tych prostych zleceń, i możliwie jak najszybciej przejście z tej fazy proaktywnej do fazy pasywnej, czyli fazy pasywnej, kiedy to klienci do Was będą przychodzili z poleceń oraz poprzez działania polegające na budowie silnej marki osobistej. I teraz właśnie powiem Wam, na czym polega ta faza proaktywna, faza pasywna i jak najszybciej przejść z tej fazy proaktywnej do fazy pasywnej. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, zadawajcie pytania, Ada będzie skrzętnie tam właśnie sobie wyłapywać. I przechodzimy już właśnie do tej fazy proaktywnej. Sprzedaż bezpośrednia. I teraz tak, słysząc słowo sprzedaż, to pewnie już macie w głowie takiego pana, który jest w galerii handlowej, albo panią, która podchodzi do Was i pyta się, w czym może pomóc, a Wy odpowiadacie, nie, ja tylko się rozglądam, albo na przykład panią, która dzwoni z call center i tym samym nudnym takim głosem, dzień dobry, nazywam się Anna Niechuda, dzwonię z T-Mobile na przykład, tak? Przypomnę tylko, że ta rozmowa jest nagrywana i Wy już słysząc te słowa, to oczywiście Wasz filtr, który macie w swoim mózgu, każe Wam za chwilę odpowiedzieć, nie jestem zainteresowany, do widzenia, więc odczarujemy trochę tę sprzedaż. W ogóle słowo sprzedaż moim zdaniem ma złe skojarzenia dla dużej ilości osób, więc może ja, tak jak Klaudia Pingot w swojej książce Błękitny Umysł, zamieniam słowo sprzedaż na pole do wspólnej współpracy, tak? Żeby było zasada win-win, żebym ja był zadowolony, pozyskał zlecenie, ale też żeby to nie było kosztem klienta, tak? Żeby to nie było takie manipulowanie, wciskanie, tylko żeby to było te pole do współpracy, kiedy obie strony są zadowolone, obie strony tak naprawdę wyciągają z tego konkret.
konkret, czyli ja mam zlecenie, a klient na, dzięki tej stronie po prostu zarabia, tak? Więc nie traktujemy sprzedaży jako wciskania, tylko jako to pole do współpracy, gdzie obie strony będą zadowolone, tak? I tutaj pozyskiwanie klientów. Bądź skupiony jak laser, skup się na konkretnych niszach. Tutaj podałem takie przykładowe 5 nisz, które ja polecam. Są to kancelarie adwokackie, prawnicy, biura księgowe, szkoły tańca, szkoły językowe, pensjonaty. To jest 5. Wszystkie nisze, które polecam, są obecne w moim kursie jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, do którego kod rabatowy dostaniecie dzisiaj właśnie na koniec tego webinaru. I dlaczego kontakty z Google Maps? I dlaczego akurat takie nisze i dlaczego proste strony? Tak jak mówiłem, ten biznes jest dla każdego, bez względu na to, czy mieszkasz w małym mieście, na wsi nawet, ponieważ do pierwszego miasta powiatowego masz około max 20 km, czy też w aglomeracji. W wszystkich małych miastach powtarzają się mniej więcej te same, znaczy powtarzają się te same branże, te same nisze, te same usługi. Jak tutaj właśnie wymieniłem, tak? Kancelarie, prawnicy, biura, różne szkoły, pensjonaty. W każdym mieście je znajdziesz, tak? I teraz tak, dlaczego Google Maps? Oczywiście mógłbyś wejść do Panoramy Film czy innego katalogu branżowego. Ja natomiast polecam Google Maps z jednej przyczyny, o której będę mówił w dalszym ciągu, ale mieszkasz powiedzmy sobie w swoim mieście powiatowym, dużym, na wsi i niech to będzie na przykład Pacanów albo w okolicach miejscowości Pacanów, tak? Wchodzisz sobie w taką wyszukiwarkę Google i wpisujesz sobie, dajmy na to, adwokat Pacanów, tudzież biuro księgowe, księgowa Pacanów, tak? I wyświetla wam się w Google wyszukiwanie lokalne, czyli mamy tą mapkę i mamy te 3 pineski, gdzie mamy te pierwsze 3 wyniki wyszukiwania. Tam niżej jest opcja pokaż więcej i wtedy nam się wyświetlają na przykład wszystkie biura księgowe w danej miejscowości w Pacanowie. I od razu tam widzimy, czy dane biuro księgowe ma stronę internetową. Jeśli ma, to będzie taki przycisk strona internetowa. Jeśli nie ma, macie już tutaj do wyboru, znaczy macie tutaj już gotowego leada, czyli gotowego klienta, do którego możecie zadzwonić. Ale jeśli na przykład jest strona internetowa, takie dane biuro, tudzież kancelaria taką stronę ma, warto też tam zajrzeć, ponieważ często te strony były zakładane lat temu 10-15 i one po prostu no, są archaiczne i już niestety, ale wymagałyby zmiany i też warto do takiego klienta się odezwać. Ma to też zwłaszcza przełożenie, jeśli chodzi o pensjonaty. Pensjonaty, tutaj nie chodzi mi o takie pensjonaty, które są w każdym mieście, raczej skupiałbym się tutaj na takich domach do wynajęcia w ośrodkach turystycznych, tak? Czyli Mazury, Zakopane, Wybrzeże. Tak? Tam osoby, które prowadzą domy, takie hostele, pensjonaty, wiedzą, że muszą mieć strony internetowe, jednak te strony tam u nich są często właśnie archaiczne i często wymagające odświeżenia i czasem wystarczy tylko po prostu zadzwonić i z propozycją właśnie odświeżenia takiej strony. Dlaczego też kancelarie adwokackie, biura księgowe, szkoły tańca czy szkoły językowe? Ponieważ są to często klient, który chce stronę internetową, chce wiedzieć, co będzie miał po stworzeniu takiej strony. No i zazwyczaj jest to sprzedaż, tak? Ludzie chcą po prostu więcej telefonów. Ale na przykład w przypadku kancelarii adwokackich nie zawsze oni chcą sprzedaży. Ponieważ taki adwokat, który jest w danym mieście uznanym adwokatem, prawnikiem, on nie dba, a czy on nie musi dbać o zlecenia, bo te zlecenie ma tyle, że nie jest w stanie tego przerobić. I dla takiej osoby prowadzenie, posiadanie własnej strony internetowej jest bardziej takim elementem PR-owym, tak? Bardziej elementem jego marki osobistej. Często tu też wchodzi w grę taka, może nie zawiść, ale taka konkurencja między właśnie adwokatami, żeby wyglądało to dobrze. Dlatego kancelarie adwokackie, biura księgowe, szkoły tańca, szkoły językowe, pensjonaty bardzo tutaj polecam i warto czasem właśnie zadzwonić ze swoją ofertą. Przepraszam, w głowie mi się zakręciło. Tak się rozgadałem, że aż się zapowietrzyłem. Przepraszam, otworzę tylko okno. Najmocniej przepraszam, ale pierwszy raz miałem w życiu taką sytuację, że mi się aż w główce zakręciło. Dobrze, kolejna rzecz to mamy tutaj właśnie szkoły tańca, szkoły językowe. No właśnie nie zemdlej, boję się, że właśnie, że zemdleję. Zwłaszcza, że widzę, ile was tutaj przyszło. Fajnie, dzięki. Szkoły tańca, szkoły językowe. Oczywiście tego typu działalności prowadzą swoje profile w social media, ale jednak szkoły językowe
To jest taka właśnie grupa, która chce pokazać swoim potencjalnym też klientom, gdzie, znaczy co, jaka jest oferta, do kogo jest skierowana, podobnie ze szkołą tańca, tak samo biura księgowe, tak, do jakich klientów kierują swoje usługi. Także laserowo skupiamy się na tych właśnie niszach i to jeszcze jest bardzo fajna zaleta tychże nisz. Zobaczcie, to są usługodawcy i tam nie będziecie mieć skomplikowanych stron. Tam nic Was tak naprawdę nie zaskoczy. To są proste strony wizytówki, gdzie macie zazwyczaj kilka tych zakładek, tak? Strona o mnie, strona główna, kontakt, usługi, gdzie tak naprawdę nie będzie jakichś, nie musicie znać, nie musicie się znać na kodowaniu, tam nie będzie nie wiadomo jakich funkcjonalności. Także są to proste strony i to jest właśnie zaleta skupiania się laserowego na tych właśnie prostych niszach. Dalej, sprzedaż bezpośrednia. Pamiętaj, statystyka nie jest po Twojej stronie. Ja proponuję sprzedawać albo telefonicznie, albo najlepiej iść do po prostu takiej firmy bezpośrednio. Jeśli wybierzesz pisanie maili zimnych, zupełnie sobie odpuść, to zupełnie nie działa. Statystyka nie jest po Twojej stronie. Pamiętaj, że na 10 telefonów wykonanych, jeden, maksymalnie 3 skończy się tak naprawdę sukcesem, więc Ty, jeśli będziesz wykonywał 4 telefony, które będą na początku nieudane, to może Cię zniechęcić. Nie traktuj tych odrzuceń jako coś osobistego. Pamiętaj, że na 10 osób około 6 nigdy nie skorzysta z Twoich usług. I to nie jest Twoja wina tego, że Ty nie umiesz sprzedawać, że masz słabe portfolio. Po prostu one nie kupią i tyle. Bo, nie wiem, nakryły swoją żonę z kochankiem, bo miały gorszy dzień, bo dziecko wyprowadziło ich z równowagi. Nie kupią i tyle. Bo być może mają już jakieś złe doświadczenia z kimś, kto stworzył im kiedyś stronę internetową. Nie kupią i koniec. Jedna osoba będzie zazwyczaj z tych 10 w miarę zdecydowana, a 6 będzie, 3, a 3 będą niezdecydowane, tak, te 30%, które należy tutaj przekonać. I pamiętaj, masz około tylko 4 sekundy, aby zrobić dobre wrażenie. Więc jeśli dzwonisz do takiego klienta, to nie dzwoń jak ta pani z biura obsługi, nie dzwoń jak ta pani z biura obsługi, powiedzmy z T-Mobile, z Orange, która mówi to samo i ty już masz ten filtr i traktujesz go z góry, aby tylko zakończyć jak najszybciej swoją rozmowę. Najważniejsza jest tutaj komunikacja niewerbalna, intonacja i mowa ciała. W 90% decyduje o tym, jak będziesz odbierany, tak? Więc tutaj należy być entuzjastycznym. Intonacja entuzjastyczna, pewność siebie, tak? A przede wszystkim musisz zaciekawić swojego rozmówcę, tak? Aby on poczuł się zaciekawiony, co ty masz mu do powiedzenia, tak? Masz tylko 4 sekundy, aby złapać tą uwagę tak naprawdę i być entuzjastyczny. Uśmiechaj się dzwoniąc. Mimo, że nie widzisz osoby, która jest po drugiej stronie słuchawki, ta osoba twój uśmiech wyczuje. Nie odbierze ci jak kolejnej osoby, kolejnego intruza, który dzwoni, żeby coś wcisnąć, ale też nie odbierze ciebie jako osoby, która nie jest zainteresowana tak naprawdę swoim produktem, swoją usługą, tak? Więc ważne tutaj, aby być pewnym siebie i pewnym swojego produktu. Utwierdź rozmówcę, że rozmowa będzie krótka, tak? W tych zabieganych czasach mamy czas tak naprawdę tylko na krótkie rozmowy i utwierdź, że ta rozmowa będzie krótka i nie ciąży na nim presja. Warto właśnie dodać taką właśnie tutaj frazę, pan to oceni, tak? Wtedy zdejmujemy tą presję wyboru, presję decyzji na naszym rozmówcy. I też taki fajny tip na tą pewność siebie, którą możecie też zobaczyć w książce Jordana Belforda. Jordan Belfort to jest pierwowzór Wilka z Wall Street, którego gra właśnie Leonardo DiCaprio. Jest to tip, który polega na zakotwiczeniu tego stanu pewności siebie. Raz na tydzień, raz na miesiąc nawet, może nawet rzadziej, jest taki czas, że coś Was wprawia w jakąś absolutną pewność siebie, tak? Nie wiem, wracacie z udanej randki, jesteście pewni siebie, fajnie Wam wyszło, macie taki stan flow entuzjazmu i warto ten stan zakotwiczyć. Warto ten stan zakotwiczyć, tej pewności siebie i tutaj właśnie przychodzi NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne i można ten stan takiej pewności siebie, ten moment, że tak powiem, uchwycić i w momencie później, jak Wy będziecie dzwonić do klienta, możecie ten stan sobie przywołać, tak? I tutaj właśnie Belfort, ten Wilk z Wall Street, podaje, aby zakotwiczyć to węchem, tak? Już mówię, o co chodzi. Warto skojarzyć ten moment pewności siebie z jakimś zapachem. Ja powiem, co ja zrobiłem. Kupiłem sobie taki, o, tutaj nie widać, sztyft. Sztyft do nosa o silnym zapachu miętowym i w momencie, jak jesteś, tak kosztuje kilka złotych w aptece, jak jesteś maksymalnie taki, masz ten stan flow entuzjazmu, stan pewności siebie, to wtedy wystarczy właśnie zakotwiczyć ten stan
poprzez nos, tak? Poprzez ten silny bodziec wechowy. I później, gdy będziesz miał dzwonić do klienta, klientki, to używasz właśnie tego sztyftu i twój mózg, gdy wyczuje tę miętę, odpali, że tak powiem, ten moment, tę pewność siebie. Wtedy wkroczycie w ten stan flow, w ten stan entuzjazmu, kiedy macie tę pewność siebie. Kolejny taki tip na pewność siebie to przede wszystkim samoocena. I tutaj polecam też książkę Briana Tracy, Psychologia sprzedaży. Tutaj Adriana na pewno na czacie napisze te dwie książki, które polecam. Brian Tracy, Psychologia sprzedaży oraz Droga Wilka z Wall Street, Jordan Belfort. I tutaj właśnie Brian Tracy w swojej książce Psychologia sprzedaży właśnie zwraca uwagę na samoocenę. Im wyższa samoocena, tym wyższa sprzedaż, tak? Macie po prostu siebie polubić. Jeśli wy polubicie siebie, polubią was też inni. I jaki jest tutaj tip na samoocenę? Brian Tracy proponuje, aby każdego dnia mniej więcej o jednej porze, może to być na przykład podczas mycia zębów, tak, wieczornych, gdy patrzycie zazwyczaj w lustro, myjecie ząbki, powiedzieć samemu do siebie: lubię siebie. Jakkolwiek dziwnie, może infantylnie to nie brzmi, to działa. Sami, że tak powiem, sobie wkręcacie ten stan, że w końcu po kilku tygodniach naprawdę zaczniecie siebie lubić ze swoimi wadami, ze swoimi zaletami. Także nie traktuj sprzedaży jako, że będziesz odebrany jako ten intruz po drugiej stronie. Zamień słowo sprzedaż właśnie na pole do współpracy, tak? I tutaj właśnie ważne, aby zaciekawić tego rozmówcę. Ja też taki mam pełen skrypt rozmowy z klientem, który sobie opracowałem na bazie książek, a między innymi też na bazie szkoleń. Tutaj polecam też Karola Fronia, jego kanał, jego w ogóle e-booki, książki też. To jest jeden z lepszych osób, które o sprzedaży w Polsce ma wiedzę, Karol Froń. Zaciekawić możesz w pewien sposób, właśnie dzwoniąc do takiego biura w tym entuzjastycznym głosem, że znalazłeś kontakt właśnie z internetu, wtedy już zaciekawiasz klienta, tak, że o, jest internet, działa, fajnie, masz numer, ale że musiałeś się sporo nakopać, ponieważ ciężko naprawdę jest się dodzwonić, a na przykład w jego miejscowości, jak to będzie Pacanów, macie przecież narzędzia, możecie sprawdzić, ile razy taka fraza, na przykład adwokat Pacanów jest wyszukiwana, więc możesz zaciekawić, tak, że miesięcznie w Pacanowie około 1000 osób, no może przesadziłem 1000, około 300 osób miesięcznie wyszukuje właśnie frazę adwokat. Mniej więcej tyle klientów panu ucieka, tak, bo jak sądzę z internetu, jestem osobą pierwsza, która do pana tutaj dzwoni i już go zaciekawiacie i on już widzi, tak, widzi tą stratę, widzi, że 300 osób mniej więcej miesięcznie wyszukuje taką frazę, ale nie dzwonią do niego, że wybierają konkurencję. Pamiętaj, że ludzie bardziej boją się straty niż coś zyskać, więc jeśli pokażesz tą stratę, tak, że traci klientów, bo jeśli on nie zyska, to nie zyska, tak, ale on traci, a zyskuje jego konkurent. Tak. I ciężko też jest tutaj, a czy ciężko, często też pada taka fraza, gdy zaprezentujecie, co robicie, tak, że muszę to przemyśleć, tak? Zazwyczaj pada ta fraza wtedy, kiedy dany klient potencjalny ma jakąś obiekcję, tak? I ja zazwyczaj mówię, mam takie do wyboru dwa zdania, które mówię mniej więcej naprzemiennie. Pierwsze to jest właśnie od Briana Tracy, psychologa sprzedaży. Drogi, szanowny panie, wie pan tak naprawdę wszystko, aby podjąć decyzję tu i teraz, tak? Co tak naprawdę pana powstrzymuje? Może to wam się wydać może takie, może nie chamskie, ale zazwyczaj działa i faktycznie wtedy klient się przed nami otwiera i mówi te swoje obiekcje, tak? I te drugie zdanie, które mówię, to mówię po prostu szczerze prawdę, tak? Szanowny panie, zazwyczaj jeśli ludzie mówią właśnie, że muszą to przemyśleć, to kryje się za tym jakaś większa lub mniejsza obiekcja i jak jest w pana przypadku. I wtedy również ten klient się przed nami otwiera i mówi tak naprawdę, o co chodzi, tak? Przechodzimy do kolejnego właśnie slajdu. Jest to faza pasywna. Faza pasywna. Słuchajcie, i faza pasywna, kiedy już zaczyna działać ten system poleceń, kiedy zaczyna działać nam marka osobista, tak? Kiedy już nie musisz dzwonić, nie musisz szukać tego pola do współpracy z potencjalnym klientem, kiedy to klienci sami do ciebie przychodzą. I statystycznie mniej więcej połowa zleceń, czyli 50% jest z polecenia. I mój tip taki właśnie na więcej zleceń z poleceń, to po prostu każdego klienta zakończonego, którego obsłużyłem, mówię mu wprost, tak? I tutaj bardzo ważne zdanie. Czy jest ktoś, komu mógłby pan polecić moje usługi, tak? I to jest pytanie zamknięte. I klient wam powie tak albo nie.
i zazwyczaj powie wam nie. Więc należy zadać pytanie otwarte. Szanowny panie, komu mógłby pan polecić moje usługi? On wtedy wam nie odpowie nie. On wtedy będzie szukał w swojej głowie odpowiedzi, komu mógłby polecić, tak? Kto mógłby być zainteresowany wykonaniem strony. I zobacz, kończysz jedno zlecenie, zadajesz takie pytanie i jest duża szansa, że ten klient przyprowadzi ci następnego klienta, tak? Kto mógłby potencjalnego klienta, tak? Jeśli nawet nie da ci tego klienta lub klientów w pierwszej chwili, to on będzie miał ciebie w głowie. Jeśli zrobisz mu zlecenie, wykonasz zlecenie dobrze, on będzie o tobie pamiętał i gdzieś tam może, nie wiem, przy spotkaniu ze znajomymi, jego znajomy wygada się, że potrzebuje strony, to wtedy on oczywiście będzie o tobie pamiętał i da kontakt do ciebie, tak? Więc tutaj jest ta faza polecajek, a następna rzecz to marka osobista, tak? Czyli świadome budowanie od pierwszego dnia działalności. Podam tutaj kilka właśnie tych moich tipów na markę osobistą. Tutaj macie też właśnie narzędzia, one dojdą na waszą pocztę, one są podlinkowane, także korzystajcie śmiało. Twoje imię, nazwisko i zdjęcie. Często widzę, że osoby, które wykonują stronę, a wiem, że stoi za tym tylko jedna osoba, kryją się gdzieś za logo, sprawiają wrażenie korporacji. Macie swoje imię, nazwisko, macie swoją twarz, to będzie z wami od pierwszego dnia życia do ostatniego i budujcie swój brand bazujący właśnie na własnym imieniu i nazwisku. Nie zasłaniajcie się za nazwą firmy. Zdjęcie zamieśćcie na stronie. Ludzie, takie mamy czasy, że chcą wiedzieć, kto jest po drugiej stronie, tak? Nadajecie tej, jeśli na stronie swojej internetowej dacie swoje zdjęcie, nadajecie sobie tą fizyczność. Człowiek, który ogląda waszą stronę, wie, kto jest po drugiej stronie, będzie widział, że tam stoi, że tam jest człowiek z krwi i kości. Dalej, spójność. Przede wszystkim spójność wizualna, tak? Wybierzcie sobie kolor, którego będziecie cały czas się trzymać, tak? Tutaj jest właśnie takie, jak piszecie w Google Color Design, to będzie właśnie takie narzędzie Materia AIO, gdzie możecie sobie wybrać kolor, odcienie koloru w zapisie cyfrowym i wszędzie się konsekwentnie tego swojego koloru trzymajcie. Tak samo jest z fontami, tak? Czyli z czcionkami. Wybierzcie jeden font, który będziecie mieć na stronie, który będziecie mieć w swoich postach, w social media. I tutaj też jest właśnie strona, która wam wybierze fonty. To narzędzie też się przyda przy pracy, przy tworzeniu stron internetowych, bo świetnie dobiera fonty dla nagłówka, dla tekstu, fontper.co. Kolejne narzędzie to stopka e-mail. Bardzo często pomijana rzecz, a bardzo, że tak powiem, przydatna. Stopka jest to darmowa reklama wysyłana w każdym mailu. Tu widzisz przykładowo moją stopkę, gdzie masz zdjęcie, masz linki do moich social media, linki do moich stron, linki do mój adres mailowy, mój telefon, tak? Czy też adres firmy, tak? Też jak widzisz, ta prezentacja jest kolorem takim właśnie wypowiałem czerwonym, że tak się wyrażę, i jak zauważysz wszędzie, też ten kolor jest ze mną, tak? W moich social mediach, w moich miniaturach, na YouTubie, w moich social mediach, a nawet w stopce mailowej ikonki właśnie są zrobione tym kolorem, czyli spójność wizualna. Oczywiście budowanie marki osobistej to nie jest temat tutaj na kwadrans, natomiast chcę, abyście zaczęli od tych takich naprawdę podstaw, od tej takiej higieny, można powiedzieć, osobistej w social mediach, w swojej stopce mailowej, abyście zaczęli konsekwentnie używać jednego koloru. Tutaj też jest właśnie takie fajne narzędzie pfpmaker.com. Możecie sobie zrobić zdjęcie nawet swoim smartfonem. Ta strona wytnie wam tło, wstawi wam profesjonalnie właśnie wyglądające takie tło, które oczywiście możecie wybrać swój kolor, który wybraliście i wtedy będzie to spójne, tak? W swoich social mediach, na swojej stronie, w swojej stopce to zdjęcie będzie na was, ta wasza twarz będzie na was pracować. Tutaj właśnie widzisz też zdjęcie w tle mojego kanału na YouTube, czy też mojego fanpage na Facebooku, jak widzisz, jest to spójne, wszędzie jest ten sam kolor, w ten sam styl, więc od tego zacznij. Myślę, że większość tutaj narzędzie Canva.com zna, dla tych, którzy nie znają, jest to właśnie strona online, gdzie możecie takie proste grafiki z szablonów sobie naprawdę szybko wyklikać. Przechodzimy do kolejnego slajdu, moje tipy na silny brand. Pamiętajcie o social proof, czyli ten społeczny dowód słuszności, pozycjonujcie się jako osoba, która się zna na rzeczy. Oprócz oczywiście opinii, które na stronie internetowej są najważniejsze, które będą świadczyły o was, bo wy możecie mówić o sobie, co chcecie, natomiast słowa osób trzecich są najważniejsze, więc opinie zamieśćcie na stronie internetowej, dbajcie o opinię na waszym profilu Google Moja Firma.
ale też pamiętajcie o social proof, czyli o tym społecznym dowodzie słuszności, o tym, aby się pozycjonować jako ekspert, róbcie kursy. I to jest na przykład taki prosty kursik, który zrobiłem, miałem za temu 6, od Google'a, prosty kurs od internetowej rewolucji, który większość z Was przejdzie tak naprawdę z marszu, a już możecie na stronę internetową wstawić kurs, gdzie będzie logotyp Google'a. Na tej stronie Learn Digital with Google jest dużo kursów, jest też kurs z reklamy w Google Ads, reklamy wideo, sporo kursów, które kończą się certyfikatem. Inne darmowe strony, gdzie możecie robić darmowe kursy, między innymi z marketingu internetowego, to macie tutaj właśnie link PARP oraz na Wojka, bardzo fajne strony. Kolejny mój tip, napisz do magazynów branżowych. Tego mnie nauczył Jakub Bączek, którego też w social media polecam, aby pisać do różnych magazynów. Ja napisałem do 10 bodajże magazynów takich biznesowych, odezwały się 2, gdzie mogę napisać swój artykuł i mam swój artykuł w magazynie, który mogę się pochwalić również na social media. Napisałem do Forbesa, nie zgodzili się na artykuł drukowany w Forbesie, ale zgodzili się na Forbesie online, na Forbes.pl i mam swoją stronę autora właśnie na stronie Forbes i również to logo, jak widzisz, jest widoczne, więc tak jakby jest ten efekt odbitego blasku, tak? Czyli grzeje się, że tak powiem, w logotypie Forbesa, tak? To również podnosi mój brand, tak? I teraz kolejną część, czyli jak podbić wartość zlecenia. Zaoferuj aktualizację strony w rocznym abonamencie. Duża część po prostu kończy zlecenia i zostawia takiego klienta samemu sobie, a tu warto tak naprawdę zaoferować mu aktualizację i co miesiąc będziecie po prostu kasować pieniążki, na przykład 100 zł netto za regularne aktualizacje, czy to motywu, czy to wtyczek WordPress. Jak wcześniej mówiłem, dlaczego warto szukać potencjalnych klientów właśnie w Google Maps? Bo jeśli wpiszecie sobie frazę danej niszy, tak, niech to będzie na przykład adwokat pacanów, to widzicie, że na przykład pan, któremu robicie stronę, jest powiedzmy trzeci na tej mapce, albo jest w ogóle czwarty, piąty i go nie widać, tak? Więc możecie mu oprócz strony zaoferować optymalizację lub w ogóle stworzenie takiej wizytówki, bo też jest tak, że możecie mieć kontakt, a się okaże, że on nie ma w ogóle wizytówki w Google Moja Firma. Jest to darmowa, najlepsza forma reklamy dla wszystkich branż, wszystkich usługodawców właśnie tych lokalnych, czyli reklama w Google Maps, w Google Moja Firma, więc możecie zaoferować optymalizację. Optymalizacja nie jest tak naprawdę trudna. Na moim YouTubie kilka filmów do tyłu jest bodajże półgodzinny film, gdzie krok po kroku pokazuje, jak taką wizytówkę zoptymalizować, aby ona się pięła, tak? Więc oprócz wykonania strony możesz zaoferować takiej osobie, że wypozycjonujesz mu wizytówkę w Google Moja Firma, tak? Więc jest to, zajmie ci to tak naprawdę kilka godzin, a możesz skasować naprawdę dużo więcej pieniędzy za takie zlecenie. I zobacz, że cały czas kręcimy się wokół tych prostych, lokalnych biznesów, gdzie możemy sobie bazować na tak naprawdę na tworzeniu prostych stron wizytówek, ale zarabiać dookoła na tym właśnie chociażby poprzez roczny abonament na aktualizację, czy też na pozycjonowanie takiej wizytówki. Też tam jest też opcja na wizytówce Google Moja Firma dodawania wpisu, więc możecie się umówić, że będziecie na przykład w ramach abonamentu możecie regularnie raz na 2 tygodnie, raz na tydzień dodawać jakiś wpis na tej wizytówce Google Moja Firma. Za to też będą dodatkowe pieniądze i jest to o tyle fajne, bo mało firm to robi, lokalnych, więc Google też to widzi, że firma regularnie dodaje wpisy, dzięki temu ta wizytówka będzie się pozycjonować. Dalej, prosta reklama lokalna w Google Ads lub Facebook Ads. Zrobienie reklamy lokalnej jest bardzo proste na Facebooku. Wybieracie sobie cel, zasięg i naprawdę za kilka złotych dziennie możecie dotrzeć do kilku tysięcy osób na danym obszarze, więc możecie zaproponować taką usługę reklamy lokalnej na Google, przepraszam, na Facebooku dla takiej firmy za powiedzmy 500 zł miesięcznie, gdzie macie budżet około 5 zł dziennie, wydacie na to reklamę 150 zł netto, to będzie niecałe 200 zł i 300 macie tak naprawdę dla siebie za to, a konfiguracja takiej reklamy zajmie Wam godzinkę i tak naprawdę ten klient co miesiąc będzie Wam płacił. Ja mam dużo takich klientów, gdzie co miesiąc ta sama reklama po prostu idzie, gdzie tylko zmieniam kreację postać, czyli to zdjęcie, aby ona, ta grafika się nie przejadła. Tak samo jest z Google Ads, tak? Niektóre zawody nie mogą się reklamować, właśnie kancelarie nie mogą się reklamować w Google Ads, z czego bardziej idą w pozycjonowanie i tutaj też możecie właśnie takiej niszy zaproponować pozycjonowanie strony,
Natomiast jeśli na przykład jest stomatolog, okulista, no to w Google Ads zazwyczaj na taki w małej miejscowości mało osób się reklamuje, więc tam będą takie koszty takiej reklamy bardzo, bardzo niskie, nieraz niecała złotówka za kliknięcie. A mówię, a Google Ads nauczycie się z darmowym kursem właśnie od Google'a. Dalej, zarabiaj pasywnie na poleceniu hostingu w Cyberfox. Statystycznie około 70 osób, które decydują się na założenie strony internetowej, zakłada tą stronę z polecenia osoby, która będzie tą stronę tworzyć i osoby, które właśnie tworzą stronę, zazwyczaj na tym nie zarabiają. I to jest taka właśnie fajna opcja w Cyberfox, z której ja korzystam i myślę, że Ada tutaj się nie obrazi. Około miesięcznie jest to kilka tysięcy złotych, zarabiam pasywnie na polecaniu hostingu w Cyberfox, tak? Czyli daję klientowi, który chce stronę, mój link z programu partnerskiego, link afiliacyjny i poprzez ten link klient, który kupuje sobie w Cyberfox domenę oraz hosting, to ja na tym zarabiam pieniążki i po roku, gdy ten klient przedłuża ten hosting, to ja mam z tego też stały 10-procentowy udział, także nawet nie wiem, a pieniążki, że tak powiem, tutaj wpadają, tak? I mam coś dla Ciebie, jeśli chciałbyś więcej wiedzy na mojej stronie eakademia.online dla uczestników tego webinaru. Przygotowałem kod rabatowy o treści webinar i tam tutaj masz linki do moich dwóch kursów oraz do pakietu tych dwóch kursów. Jeśli nie umiesz jeszcze tworzyć stron internetowych na WordPress, jest kurs właśnie tworzenia stron na WordPress. Drugi mój kurs to kurs jak zarabiać na stronach, gdzie skupiam się przede wszystkim właśnie na pozyskiwaniu klientów oraz na budowaniu silnej marki osobistej. Jeśli startujesz zupełnie od zera, możesz kupić pakiet tych dwóch kursów na mojej stronie eakademia.online, kod rabatowy o treści webinar. Także teraz jestem do Waszej dyspozycji. Ada, myślę, że możemy zacząć tutaj odpowiadać na pytania. Halo, halo? Cześć, cześć, przepraszam. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Zachowałam trochę czat, więc musiałam być w innym linku. Jasne. Okej, jasne. Spisałam pytania. W ogóle bardzo Ci dziękuję za tę wiedzę i inspirację. Myślę, że wielu osobom się to przyda. Gdybyście nie dostali odpowiedzi na pytanie, bo też mamy ograniczony czas. Wrzucę Wam tutaj jeszcze link do LinkedIna Darka. Myślę, że tam możesz też porozmawiać z kimś, może jakiś post po webinarze. Więc tak, spisałam kilka pytań. Dominika spytała o to, czy nasi pierwsi klienci nie będą chcieli obejrzeć na przykład naszego portfolio. Jak do tego podejść, jeśli jeszcze nie mieliśmy żadnych realizacji? Jasne, dlatego warto te pierwsze realizacje mieć właśnie jak najszybciej. Tak naprawdę wystarczą trzy stronki, które już dadzą ogląd. I najlepiej wtedy szukać, ja mam taką taktykę też, lista 100, czyli tego się nauczyłem na szkoleniu sprzedażowym w PZU, mogę powiedzieć, aby pierwszym naszym kontaktem bezpośrednim na klientów to była ta lista 100, czyli te osoby, które są wokół, że tak powiem, nas. Bo nam się może wydawać, że skoro my zrzuciliśmy jeden post na Facebooku, to już wszyscy dookoła wiedzą, że my się tym zajmujemy i już będą na nas walili. Czasem trzeba wyjść po prostu z własną inicjatywą. Ja po prostu polecam tutaj napisać na Messengerze do każdego, którego mam wśród znajomych, hej, zajmuję się tworzeniem stron, jeśli potrzebowałbyś albo znasz kogoś, kto by potrzebował, to zapraszam, tak? Czasem warto zrobić stronę internetową pro publico bono, tak? Że tak powiem, dla kogoś z naszej rodziny, zrobić te trzy stronki, nawet w formie tego treningu, tak? Jeśli dopiero startujesz od zera, więc i tak musisz tego WordPressa zainstalować, ten motyw, te wtyczki, więc czemu nie zrobić tego po prostu za darmo na przykład dla kogoś z rodziny, tak? Na pewno każdy z nas ma w rodzinie stryjka, wujka, który trudni się jakimiś usługami, powiedzmy, nie wiem, no, budowlanką i zrobić prostą taką stronę usługową, zrobić dosłownie trzy stronki, to wystarczy. I pamiętaj, że w pierwszej kolejności, gdy taka osoba spyta nas o nasze strony, to oceni nas po naszej stronie, więc jaką my mamy stronę, tak? Więc warto też właśnie, szef bez butów chodzi, więc warto zadbać o naszą stronę internetową, aby to ona, że tak powiem, obroniła się, tak? Żeby ona świadczyła jak najlepiej, tak? Jeśli
taki klient zobaczy, że ta strona dobrze wygląda, to czasem po prostu to nawet wystarczy, aby podjąć zlecenie. Okej, dzięki. Dalej. Było też pytanie, czy do tych nisz warto na przykład zainteresować się restauracjami, jakimiś fast foodami, lokalami gastronomicznymi ogólnie, żeby robić im na przykład stronę wizytówki z ofertą, promocjami? Z mojego doświadczenia wynika, że nie. To są raczej takie toporne na strony internetowe branże, ponieważ oni głównie mają kontakt poprzez, no głównie social media, przez głównie Facebooka, więc tutaj restauracje nie. Raczej tak jak tutaj te pięć pokazałem, większość też mówię w swoim kursie, no ale zdradzę też, że na przykład jedną z moich ulubionych takich gałęzi jest branża weselna, czyli DJ-e, zespoły na wesele, różne fotobudki i sale weselne. To są osoby, które wiedzą, ich nie trzeba uświadamiać, po co im jest strona internetowa, one wiedzą, że to może decydować o ich byciu albo nie być tak naprawdę na rynku, ta przewaga konkurencji na to właśnie może tkwić właśnie w stronie. Więc tutaj nie trzeba za bardzo się wysilać, tak? Więc dodałbym tu branżę weselną. Okej. Jak zachęcić klienta do nie stworzenia, tylko do uaktualnienia swojej strony? Czyli zrobić może jakąś próbę, na przykładowy WordPress, jakbyś to widział, skoro już klient ma tę stronę, tylko nie wiem, no jest na przykład słaba wizualnie bądź technicznie, możemy ją poprawić i wziąć to też na warsztat. Jasne. Przede wszystkim pokazać się jako fachowiec, który wie, o czym mówi i dlaczego ma tą stronę odświeżyć. Jeśli strona jest naprawdę stara, archaiczna, to pewnie nie będzie się wyświetlała właściwie na urządzeniach mobilnych, tak? Więc po prostu tutaj warto ten tutaj argument wytoczyć, tak, że strona, która jest, nie jest mobile first, nie wyświetla, nie jest responsywna, to w wynikach Google jest po prostu niżej i traci klientów swoich, tak? Więc tutaj znowu ta nawiązanie do strat, tak? Że jeśli strona jest stara, nie jest mobilna, jest niżej w Google, traci klientów. Oczywiście też należy, można wytknąć błędy, tak? Które są na stronie. Błędy typu, czego ta strona nie zawiera. Tutaj też są, warto poznać podstawy UI. Jeśli widzimy, że tam jest po prostu dyskoteka, jeśli chodzi o kolory, jeśli chodzi o fonty, to powiedzieć, tak? Co jest na tej stronie pod względem UI źle, co należy poprawić. Też można wytknąć, czego brakuje na stronie. Często na przykład na stronie nie ma opinii, więc należy tutaj powiedzieć, że opinie są bardzo ważne, że ten social proof, ten społeczny dowód słuszności, tak? I wtedy ten klient widzi, że to nie chodzi tylko o to, że my chcemy wcisnąć, aby tylko sprzedać, ale widzimy, że pokazujemy, że jest faktycznie taka potrzeba, tak? Że to nie jest tak, że dzwonimy, wciskamy, tylko chcemy pomóc, bo faktycznie tam nie dzieje się dobrze na takiej stronie. Okej. Maurycy spytał, że jest ciekawy, w jaki sposób wytłumaczysz, jak stronę można tworzyć bez znajomości żadnych języków programowania. W sensie, wiesz, no, przychodzisz do klienta i mówisz mu, że jak to robisz. No, w sensie, jak to wytłumaczyć im, skoro klient na przykład jest przekonany, że to robi się językami programowania. Powiem tak. Jeśli mamy takiego klienta, który jest na przykład, nie wiem, adwokatem, księgową, to oni nawet nie wiedzą, co to jest WordPress tak naprawdę. Oni chcą, jedyne, najczęściej są takie pytania, czy ja tę stronę będę mogła później edytować, dodawać zdjęcia, teksty. Zazwyczaj nic tam nie edytują, nic nie dodają, ale chcą to wiedzieć i też powiem właśnie mój tip, jak to rozwiązuje. Więc owszem, WordPress jest o tyle super narzędziem, około 40 stron wszystkich światowych jest zbudowanych na WordPressie, między innymi strona CNN, Białego Domu, Mercedes, Toyota. I jest to tyle wspaniałe narzędzie, że nie musimy klepać tak naprawdę ani jednej linijki kodu. Możemy to robić niczym, budować niczym z klocków Lego, korzystając chociażby właśnie z edytora Elementor. Jeśli ktoś jest przeciwnikiem Elementora, może robić to na Gutenbergu. Jest świetna wtyczka Spectra do motywu Astra, która sprawia, że tworzenie stron jest po prostu proste, jak w Page Builderze, chociażby właśnie Elementor, gdzie przeciągamy dany element na pole strony, który chcemy wstawić, tak? Obraz, grafika, zdjęcie, mapa, cokolwiek chcecie. Jest to po prostu proste. I mój tip, tak jak mówię, dużo klientów właśnie chce edytować tę stronę, chce sobie coś tam wstawiać, więc ja jako bonus, czy bonus, standardowo na koniec każdego zlecenia umawiam się na taką rozmowę online, tak jak teraz tutaj, gdzie udostępniam swój ekran i pokazuję, jak się zalogować, jak po prostu edytować stronę i całe to nasze spotkanie nagrywam,
i klientowi daje. I klient wtedy wie, że nie musi nic notować, że bać się, że czegoś zapomni. On wtedy ma tą taką pewność, że za rok sobie włączy takie nagranie i oczywiście będzie mógł sobie samemu wprowadzać zmiany, tak? Więc to też jest taka wartość. Ale aczkolwiek namawiam, aby z tym klientem dalej wejść w relację, tak? I właśnie usługi komplementarne mu tutaj, że tak powiem, dorzucić. Między innymi właśnie te aktualizacje WordPress, bo jest to świetny dochód pasywny, dodatkowy. Małym nakładem sił i środków możemy mieć duże pieniążki, tak? Także tak to. Okej. Okay. Pojawiło się też dużo pytań o to, że już tak ktoś znalazł klienta. Jak podejść do wyceny takiej strony? Czy godzinowo to wyceniać? W jaki sposób wyceniać na początku taką stronę, gdy mamy podstawowe umiejętności tylko? No i tutaj jest najpopularniejsza odpowiedź, to zależy. To zależy, bo tak naprawdę pierwsze strony, oczywiście nie zaniżać tych stawek. Jeśli wam się wydaje, że coś wam zajmie 500, powiedzmy 5 godzin zrobienie prostej stronki, no to stówka za godzinę wystarczy, 500 zł, nie. To wam nie zajmie 5 godzin, mniej więcej 30-50% doliczcie, że będzie więcej czasu. Bo klient będzie narzekał, bo klient będzie chciał coś zmieniać i ten czas się dużo bardziej wydłuży, tak? Teraz druga kwestia, pierwsze strony będziecie robić dłużej, natomiast kolejne strony, raz, że wasze umiejętności będą rosły, to druga sprawa jest taka, że pewne rzeczy już pomiędzy tymi stronami będą takie same. No bo ile można robić różnych swoich szablonów stron kontaktu, tak? Gdzie zazwyczaj w kontakcie mamy te same rzeczy, tak? Telefon, social media, e-mail, mapa, tak? Można to jedynie inaczej ułożyć. Więc już jeśli tworzycie taką zakładkę, dajmy na to kontakt czy usługi, to możecie sobie te szablony tych stron, które tworzyliście, zapisywać i później je wykorzystywać u innego klienta. Nie chodzi mi o to, żeby robić drugiej księgowej to samo, plagiat, tylko wykorzystać, tak? Jeśli zmienicie fonty, zmienicie kolory, ułożenie, to zupełnie ta zakładka będzie inaczej wyglądała, ale bazując na tym własnym szablonie, który zrobiliście, zajmie wam to krócej, tak? I ile to kosztuje? Jeśli już tutaj sobie rozmawiamy, osobie początkującej na takim zupełnym początkującym etapie poniżej 1200 te pierwsze zlecenia nie schodźcie, tak? Jeśli już macie w portfelu powiedzmy 3, nie wiem, 5 stron, 1500 zł brutto. Jak najbardziej to jest taka cena, która myślę, że Was zadowoli i cały czas oczywiście to podwyższać, tak? To jest taki częsty błąd, zaniżanie stawek i pracowanie ze stawki niższe niż nam, bo boimy się, że klient pójdzie gdzieś indziej, tak? Lepiej zrobić jedną stronę za 2000 zł niż dwie strony za 1000 zł, tak? A niestety są tacy klienci cebularze, którzy zawsze będą zędrzyć o 50 zł i lepiej, żeby ten klient poszedł sobie gdzie indziej, do kogoś, kto mu zrobi za te 500 zł, a jednak samemu proaktywnie, jak ten tygrys, sobie wypatrzyć kogoś. I zobaczcie na te nisze. Czy adwokat będzie siedział na grupie WordPressowej na Facebooku i wrzucał wrzutkę, że potrzebuje strony? Nie, on nawet nie wie, co to jest WordPress. On po prostu zleci to swojej, nie wiem, sekretarce albo sam siądzie wieczorem i wpisze sobie strony internetowe pacanów i to ten, kto mu wyskoczy, to wiadomo, do tego zadzwonić, tak? Oni się. I to są osoby, które mają pieniądze i wiedzą, że za jakością też musi stać odpowiednia cena i nie będą wam płakać o te 50 zł, tak? Także to nie ma tutaj przypadku, że ja też podaję też te konkretne akurat nisze, tak? Więc jeszcze taka jedna mi przyszła nisza fajna do głowy, to przychodnie. Przychodnie są w każdym mniejszym mieście, a uwaga, przychodnie mają obowiązek posiadania strony internetowej, a duża część przychodni nie ma strony internetowej, więc macie klienta, który prawnie musi mieć stronę, tak? Także też tutaj macie argument, który przeważy za tym, aby taką stronę założyć. Okej, okay. Może powiedz więcej o szkoleniach. Gdzie się szkolić, jak na przykład zdobyć te certyfikacje od Google'a? Czy to jest trudne? Jak po prostu to ogarnąć, żeby zdobyć tę wiedzę na samym początku? Teraz o tyle jest, przynajmniej na polskim rynku, jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych, że jest nie tylko mój kanał, bo też nie chodzi, ja bym tylko reklamował swój kanał, jest dużo kanałów, jest Krzysiek Gonet, jest Emil, zrobię stronę. Dużo kanałów, które pokazują właśnie, jak tworzyć stronę. Minus jest tego taki, że ta wiedza jest rozproszona, tak? Tylko na moim kanale, tak jak mówię, jest 300 filmów. Jak ktoś się uprze, to oczywiście sobie to ogarnie też na darmowych filmach, tak? Są kursy, nie tylko moje. Ja mam kurs swój WordPress, który już ma ponad 1000 kursantów, który jest też stale uaktualniany. Jeśli chodzi o te certyfikaty od Google'a,
Jak najbardziej polecam. Ten najprostszy certyfikat internetowych rewolucji jest bardzo prosty, natomiast już certyfikaty na przykład z Google Ads są bardzo trudne. Ja pierwszy raz nie zdałem, a naprawdę się przyłożyłem i tam nie ma pytań, które się powtarzają, które wygooglujecie w międzyczasie. Też macie określony czas na zrobienie tego certyfikatu. To jest normalnie, trwa bodajże 1,5 godzinki i jest bardzo, bardzo trudno, bo tam też jest chyba próg, nie wiem, czy nie 80%, żeby w ogóle zdać. Nie tak jak na studiach, 60%. Także nie jest to łatwe. Natomiast ten PARP i Nawojka są tam fajne kursy właśnie z zakresu marketingu internetowego. Też dużo kursów też darmowych jest na Udemy. Czy to SEO. Ja też mam swój kurs pozycjonowania SEO. Aczkolwiek na początku drogi moim zdaniem skupić się właśnie na prostych stronach, nie wchodzić zaraz żeby oferować usługę nie wiadomo jakiego pozycjonowania. Oczywiście też na moim kanale jest darmowy film, też całkiem świeży o podstawach pozycjonowania i tak naprawdę on wystarczy, aby takiemu klientowi, lokalnemu klientowi zoptymalizować stronę pod frazę kluczową, tak? Czyli na przykład, nie wiem, hydraulik Wąchock czy okulista Sopot, tak? Wtyczka SEO Yoast, która za rączkę was przeprowadzi przez cały ten proces optymalizacji. I to też jest fajna opcja na wyróżnienie się na pośród konkurencji, że oprócz strony dajecie w cenie optymalizację pod SEO takiej strony, dzięki czemu ta strona organicznie z czasem będzie się pięła w wynikach wyszukiwania. Mało firm to oferuje i tym sposobem możecie też się właśnie wyróżnić, tak, na rynku. Inny taki mój sposób na wyróżnienie się, ja swego czasu od każdego zlecenia odprowadzałem środki na 10 posiłków w ramach akcji Pajacyk dla niedożywionych dzieci w Polsce, nie? Teraz też z Pajacykiem współpracuję i od każdego sprzedanego kursu przeznaczam środki na dwa obiady ciepłe, nie? Czyli każdego miesiąca też na swoich social mediach pokazuję, jaki to był przelew, ile było kursów. Jest to transparentne i taką kwotę przelewamy na dzieci, tak? I to są obiadki kupowane na miesiąc, tak? Dla takiego dzieciaczka. No, więc to też fajny sposób na wyróżnienie się, bo wtedy oprócz tego, że oboje wygrywacie z tym klientem, tak? Wy macie zlecenie, on ma klientów, które poprzez stronę, to jeszcze robicie coś fajnego, tak? No trochę ulepszamy ten świat właśnie pomagając słabszym. I też klient się z tym wtedy dobrze czuje, tak? Tak, dokładnie. No, świetny, świetny to jest pomysł. Powiedz mi jeszcze proszę, jak to jest z treścią z Twojego doświadczenia? Czy klienci chcą, żeby opracowywać im te treści na stronę, czy też są skłonni samodzielnie je dostarczać? I tak samo na przykład ze zdjęciami, jakimiś grafikami. Czy my mamy się tym zająć jako osoba, która robi im tę stronę, czy wymagać tego od tych klientów? Powiem Ci, to zależy, tak? Każdy klient jest tak naprawdę inny i powiem Ci po prostu, jak to wygląda u mnie tak z tego kilkuletniego doświadczenia. Część klientów, zwłaszcza z większych miejscowości, jest ogarniętych i przychodzi z gotowym tekstem i to mają ten tekst od copywritera, więc wszystko jest na gotowe, mają swoje zdjęcia. Czasem są to zdjęcia naprawdę profesjonalne, widać, że tam po prostu był fotograf i wszystko jest na gotowo, ty masz tylko to po prostu ułożyć. Ale są tacy klienci i byli, gdzie tak naprawdę robiłem im stronę internetową, mając do dyspozycji tylko ich wizytówkę. Mówię o wizytówce takiej papierowej. Więc, ale to dobrze, bo oczywiście ja zrobię na podstawie tej wizytówki, ale nie za darmo, tak? Ten tekst też oczywiście będzie kosztował, tak? On może mi tylko powiedzieć, nie wiem, czym. Pokrótce oprócz tej wizytówki, jakie ma usługi. Ja wokół tego zbuduję tekst, ale oczywiście nie za darmo. Tak samo jest ze zdjęciami, tak? Ja mam na przykład wykupiony bez limitu dostęp do banku zdjęć i to klienci mają w cenie, tak? Jeśli nie ma zdjęć, no to ja tutaj dbam o to, tak? Oczywiście, jeśli wstawię zdjęcia, a klientowi się te zdjęcia nie podobają, no to proszę wybrać takie, jak pan chce i mi wysłać, tak? Ja wybrałem według uznania, tak? No nie dostałem. Więc też fajna ta opcja, aby tą wartość zlecenia podbić, nie? Czyli my piszemy. No. Okej. Okay. Wrzucę tutaj teraz nasze profile, żebyście mogli napisać do Darka albo do mnie po webinarze,
Być może pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe pytania. No niestety teraz już musimy kończyć. Bardzo Wam dziękuję za obecność, ale też Tobie, Darek. Gdy wyłączę już ten webinar, pojawi się takie okienko po zakończeniu webinaru. Napiszcie proszę, jak Wam się podobało i o czym chcielibyście usłyszeć po prostu w następnych webinarach. Te prezentacje wraz z linkami dostarczymy Wam, jak już materiał będzie zmontowany i gotowy do opublikowania. Więc bardzo Ci dziękuję, Darek, że przyjąłeś moje zaproszenie i podzieliłeś się tą wiedzą, tym Cała swoją. przyjemność po mojej stronie. Dziękuję Ci, Ada, i dziękuję wszystkim obecnym przede wszystkim. Trzymajcie się, bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia.